No i chodzę sobie z tym swoim fiszerkiem po tym polu dzisiaj. Pole jest dość puste, już tutaj bywałem. Natomiast jedną rzecz, o której muszę powiedzieć, jest to fiszerek Special Edition DST, czyli Digital Shield Technology, czyli jakby taka dodatkowa izolacja przed zakłóceniami energomagnetycznymi. I generalnie to działa, to naprawdę działa. W obrębie domu, na ogródku gdzieś testowałem ten wykrywacz na czułości 99, po prostu ekstremalnie stabilny. Natomiast, o czym muszę powiedzieć, czasami pojawia się coś w powietrzu, nie wiem czy to nie jest związane tutaj z pobliskim lotniskiem, że wyprowadza tego fiszerka z równowagi, to znaczy cyferki latają po całej skali, to na kolor, to na żelazo, wtedy nic nie można zrobić. Nic nie można zrobić, trzeba po prostu odczekać, no i pójść dalej. To trwa chwilę. Chodziłem po tych polach z Xterrą 705 i z Deusem, ale słowo honoru, że nie pamiętam teraz, jak one się tutaj zachowywały. Być może też coś zbierały, tego typu zakłócenia, ale nie pamiętam. W obrębie, tu nie ma żadnych kabli wysokiego, niskiego napięcia energetycznych, które by mogły to powodować. Zresztą testowałem ten wykrywacz już pod takowymi i jest ok. Naprawdę super się sprawuje, także tu nie ma problemu. W pobliżu innych wykrywaczy też działa bardzo dobrze. Inne fishery, no troszeczkę go wyprowadzają z równowagi, ale generalnie on ma możliwość zmiany tych częstotliwości pracy, więc można zmienić na inną częstotliwość i jest też już wtedy stabilny. Czyli ogólnie jest dobrze. Tak jak powiedziałem, jest tylko jeden ten mankamencik drobny, że po prostu cyferki tutaj co jakiś czas latają. Jeszcze nie znam przyczyny tego. Myślę, że to mogą być jakieś maszty nadawcze. Pull here. Ciągnij tutaj. Zawleczka. Może od granatu. O, słoneczko już jest wyżej. I żeby nie było, że tylko złom, jest monetka. Jest data, tak. Monetka wytarta, ale patyna, prawda? Zielona. Także jest ok. No, pół godziny na tym polu i nic. Pusto. Cisza. Nie ma tu na tym polu, tak jak powiedziałem, żelaza, nie ma ołowiu, nie ma z brązu przede wszystkim jakichś klamerek, odłamków. Wszystkiego tego nie ma, co by świadczyło o bytności człowieka tutaj. A, jeszcze jedno. Wczoraj byłem na kopaniu i były postawione, co się nieczęsto zdarza, wiadra na śmieci. W trzech wiadrach, no czasami tam coś wsypywałem, jakieś śmieci, co znalazłem. Masa ilość żelaza, ale to żelaza takiego grubego, wiecie, to jakieś podkowy, to jakieś kątowniki długie na łokieć i tak się zacząłem zastanawiać, czy ci ludzie, nie wiem, kupują te wykrywacze z tą dyskryminacją, szukają małych kolorków, a potem po prostu przynoszą, wykopują takie rzeczy z gleby. No nie wiem, najwyższa pora chyba, żeby tych wykrywaczy trochę się nauczyć używać, tak mi się wydaje. No ale to mi tam nie przeszkadza osobiście. No, to nie jest tak, że sam czegoś nie kopnę żelaznego, bo nieraz jakaś tam fajna, okrągła podkładka zardzewiała, głęboko zalegająca, znakomicie udaje kolor, no ale no, szyn jakichś kolejowych to raczej nie kopię. No. No, w końcu jest pierwszy hamerek dla fiszerka. Nie był głęboko. Jest duży, cieniutki. Srebro średniowieczne. Niestety wytarty. No, ale jakieś tam napisy są widoczne. No, bardzo się cieszę, bo to taka inicjacja. To jest tak jak dla alpinisty wejście na Mount Everest, albo dla żeglarza przepłynięcie równika. Zacząłem myśleć, zmieniłem lokalizację. Tam kiedyś na tym pastwisku przy ścieżce starej, tak mi się wydaje, że starej, bo znalazłem tam cut halfa, średniowieczną połówkę,
Więc dzisiaj przyszedłem na te pole i tu się skoncentrowałem na przedłużeniu tej ścieżki i proszę, jest. Jest hamerek. Super. Nie wiem, jaki dawał numerek na wykrywaczu, bo sygnał był po prostu czysty. Wiadomo, to jest kawałek metalu. Także spoko. No, moje szczęście nie zna granic. Dosłownie 10 metrów od poprzedniego hamerka. Ćwiartka. Quarter. No to tylko potwierdza moje już wcześniejsze obserwacje zresztą, że Fisher jest czułym, czułym wykrywaczem. No, podwójna inicjacja dzisiaj. Super. No, a z wrażenia sobie tą ćwiartkę jeszcze położyłem na chwilę na kamyku, bo nie zwróciłem uwagi, jakie wartości pokazuje na wyświetlaczu dla tego hamerka ten wykrywacz. Podłączyłem słuchawki również. Kręcę się tutaj, ale bez już sukcesu większych. Zaraz pójdę na tamte pola. Z grubsza wiem, co tam jest, nie ma tam nic. Ale jeszcze posprawdzam, bo są dzisiaj dogodne warunki, jest płasko. Tak sobie pomyślałem o tych zakłóceniach, które tutaj wchodzą czasami i na ten wykrywacz, o których mówiłem wcześniej. Może są powodowane przez mój telefon. Przed chwilą dostałem SMS-a i w tym momencie jakby zaczął mi właśnie ten screen latać cały. Te cyferki zaczęły skakać. Muszę to sprawdzić. No, to są właśnie zakłócenia, o których mówię. Nie wiem, może właśnie ten telefon powoduje te zakłócenia. I teraz tak. Jestem praktycznie w linii tych dwóch hamerków, które znalazłem. I coś tu trzymam w ręce. Szczerze, jeszcze tam nie zaglądałem, co jest w tej grudce ziemi. Ale kształt jest bardzo zachęcający. Jest srebro, jeszcze nie wiem co, ale srebro jest. Nie będę go festar, bo jest w dobrym stanie. Trzeci hamerek dzisiaj. Bardzo podobny do tego dużego pierwszego. A, to mi się podoba. Czyli liniowo się ułożyły, tak jak mówiłem, na przedłużeniu ścieżki z grubsza. Pięknie. A już chciałem z tego pola pójść. W tym momencie sprawy przybrały zupełnie dla mnie inny wymiar. Te pole należy czesać zupełnie inaczej. Widzę ślady swoje, bo ziemia jest mokra po deszczu, więc w wąskim pasie chodzę po prostu równolegle. Przy okazji, szkoda, że tak późno, rozwiązał się problem tych zakłóceń, jakie dostawałem na wykrywaczu. Na 99,9 jest to wywołane moim telefonem. W momencie, jak telefon wyłączam, wykrywacz jest bardzo stabilny. No, czyli na ten moment wyłączam się, bo muszę się skoncentrować. Mój dzień się wydłuża, to znak, że słońce chyli się ku zachodowi.
a ja dalej walczę na tym samym polu. Ale systematycznie je czeszę dość. Na tamte pole, co planowałem wcześniej, już nie dojdę dzisiaj. Skoncentrowałem się na tym polu tutaj. Ono było do tej pory niedostępne. To znaczy było pokryte dość wysoką trawą. Zawsze jakieś tu owieczki biegały. W tym roku są dogodne warunki, żeby je troszeczkę mocniej przeszukać. Udało mi się jeszcze dzisiaj znaleźć pierścionek. Ja potem pokażę go na zdjęciach. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś stary pierścionek, ale...